Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrałem Wy. Dzisiaj porozmawiamy o grze Sonic i Super Drużyny od wydawnictwa Rebel. Jest to nowa gra wyścigowa, 2 do 4 graczy, bardzo króciutka, 20-minutówka, na licencji właśnie gry z jakby od firmy Sega. Jest to gra oczywiście komputerowa, już mająca swoje lata i mająca kolejne swoje odsłony. Sonic też doczekał się filmów, drugi film też będzie wychodził, także bardzo fajnie, że taka mocna licencja trafia na nasze stoły, trafia do wydawnictwa Rebel i wydaje mi się, że może to być strzałem w dziesiątkę, ponieważ rodzice, którzy pewnie pamiętają Sonica jakby ze starych lat i też dzieci, które będą w kinie oglądały te filmy, mogą tego typu planszówkę sobie kupić i powiem wam szczerze, że jest to naprawdę bardzo udany tytuł. Oczywiście nie będzie to gra, która gdzieś tam zachwyci takich hardkorowych graczy, ponieważ tu nie znajdziecie jakichś bardzo dużo skomplikowanych mechanizmów. Jest to prosta gra wyścigowa, gdzie zarządzamy kartami i zagrywamy karty w odpowiedniej kolejności po to, żeby nasza drużyna ruszała się na torze. Jednocześnie przez ten mechanizm tego, że tasujemy wszystkie karty we wszystkich kolorach, jest tutaj też motyw tego, że musimy poruszać też innymi drużynami. Więc w zasadzie najważniejsze jest to, żeby zarządzać, czy w danym momencie zagram swoją kartę, czy kartę przeciwnika, a jeżeli zagram kartę przeciwnika albo swoją, to którym z tych zawodników się poruszyć, żeby jak najbardziej sobie pomóc, a jak najbardziej przeszkodzić przeciwnikom. Także to jest bardzo ciekawe, że to jest gra, która jest bardzo lekka, bo dosłownie to jest, wiecie, 5 zasad na krzyż. Musimy jedyne co wiedzieć, że zagrywamy karty, ruszamy się i co robią specjalne pola, ewentualnie karty, ale to już jak wychodzą, można je tłumaczyć. Ale najważniejsze jest to, że jest tutaj bardzo mało losowości moim zdaniem, bo każdy z graczy dostaje 6 losowych kart, ale jakby kolejność zagrywania ich ma tutaj ogromne znaczenie i wydaje mi się, że mało jest gier, które jest tak dobrze przystosowane dla młodszych graczy, ponieważ my z 5-letnią córką gramy i ona w zasadzie nie ma żadnych problemów, żeby w to zagrać na pełnych zasadach. A jednocześnie może dorosły też sobie tutaj zarządzać, wiecie, i po prostu dobrze w to grać, bo często wiadomo, gry rodzinne, gry dla dzieci są robione w taki sposób, żeby ta losowość pozwalała gdzieś tam dzieciom być lepszym, czy wyrównać te szanse między dorosłym a dzieckiem. W tej grze może być troszkę taki motyw, że dorosły raczej będzie większość rozgrywek wygrywał, tak mi się przynajmniej osobiście wydaje, ponieważ tutaj można zarządzać tymi kartami, można jakby dosyć optymalne rozwiązania wybierać. Zawsze jest motyw oczywiście, że dziecko może was zaskoczyć jakimś niekonwencjonalnym zagraniem, czy może kolejność być nie taka jak chcecie, ale w zasadzie można tutaj wieloma aspektami jakby kombinować, więc jeżeli denerwują was, nie wiem, gry dla młodszych graczy, gdzie po prostu losowość jest dominująca, tutaj jest to bardzo fajny motyw, bo można faktycznie poczuć, że gramy w grę. Tak, to jest nadal lekka gra, ale czujemy, że gramy w grę. Pod względem wykonania jest to naprawdę bardzo dobrze wydana gra. Mamy tutaj 8 figurek dostępnych w pudełku. Każda ma naprawdę sporo detali. One są oczywiście już pomalowane w pudełku. To są te takie chibisy, czyli z dużymi głowami figurki, czyli jak ktoś lubi gry typu, nie wiem, Arcadia Quest, to tutaj znajdzie się moim zdaniem świetnie w tym wydaniu. Plansza jest przyjemna. Karty są też jakby spoko jakości i ilustracje są na nim bardzo dobre. Co jeszcze warto tutaj docenić, to jest oddanie klimatu, bo umówmy się, Sonic nie jest moim zdaniem najprostszą grą, platformówką z grą wideo do przeniesienia na planszę, bo jednak ona polega na dynamice, polega na tych, wiecie, zbieraniu różnych rzeczy i moim zdaniem zrobili to naprawdę bardzo dobrze, na ile się dało to zrobić. No bo wiadomo, że nie wiem, czy Mario, czy Crasha, czy Sonica jeden do jednego się nie da przenieść ze względu na to, że po prostu no, to wszystko polega na zręczności, na refleksie. Tutaj zrobiono ile można było i jestem bardzo zadowolony, bo mamy na przykład te pętle, które Sonic i jego przyjaciele muszą przebiec całe i nie mogą się zatrzymać w połowie, bo tak jak w grze wideo zatrzymujemy się w połowie i wracamy, jeżeli się nie rozpędzimy. Tak tutaj zostało to dobrze oddane, bo musimy całe te pętle przebiec po to, żeby biec dalej. Te nasze pierścienie okręgi, które tutaj akurat nas właśnie przyspieszają, czyli zwiększają nasz ruch razy dwa, to jest bardzo spoko. Z platformówek, co zostało wzięte, czyli to, że jakieś są tam kolce, które nas spowalniają, to też tutaj zostało zaimplementowane całkiem dobrze, sprytnie i w prostych zasadach, czyli to jest dodatkowy motyw, żeby marnować komuś karty, bo wchodzimy w te kolce, każda kolejna karta zagrana, na przykład szóstka, powoduje, że tylko jedno pole się ruszamy. Także naprawdę widzicie, ja mam tutaj dużo, dużo dobrego i ciepłego do powiedzenia na temat Sonica.
lubię to uniwersum, lubię jak to zostało wydane, prostota zasad, że można w to zagrać z dzieciakami. Jakbym miał się już na siłę czepiać, to może te karty specjalne zamiast tłumaczenia z ikonografią, która nie zawsze jest moim zdaniem super czytelna, nie przy każdej karcie większość jest, ale z niektórymi jest problem, zamiast może oddać to w instrukcję, może jakaś karta podpowiedzi, albo może tekst na kartach byłby lepszy, ale ja rozumiem jakby pod względem wydaniowym, że no to ma być na cały świat gra wydawana, więc tutaj jakby sama ikonografia jest. Ja naprawdę jestem z Sonika bardzo zadowolony, to tak jak wspomniałem na początku. Nie będzie to gra dla, że czterech dorosłych usiądzie i będzie się podniecać, jakie tutaj niesamowite zagrania zrobiliśmy. To jest bardziej taka gra z dziećmi, albo żeby totalnie się wychillować na koniec planszówkowego wieczora. Jeżeli jesteście bardzo granymi graczami, którzy grają w takie pozycje, nie wiem, jak mam Thunder Alley, na przykład gra geekowska po prostu wyścigowa, gdzie zarządzamy milionem rzeczy, tutaj kompletnie tego nie ma. To jest prościutka gierka, którą możecie sobie z przyjemnością po prostu pograć i się wychillować albo grać właśnie z dziećmi. Ja Sonika serdecznie Wam polecam. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, trzeba tym algorytmom pomóc, żeby pompowało te filmiki, żeby były dobrze widoczne. I dzięki wielkie, że obejrzeliście ten materiał. Do następnego. Hej!